Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy po raz kolejny na naszym magu i znowu będziemy próbować sobie wbić jakieś ciekawe poziomy. No wiadomo, że codziennie tutaj jakieś lożki nam padają i codziennie mimo wszystko jakiś progres robimy. Jest to nowa postać, jest to nowy serwer, więc no jeszcze to wszystko bardzo, bardzo dynamicznie się rozwija. 86 level w tym momencie wbiliśmy. Oczywiście dzisiaj jeszcze nic nie zostało zrobione, konto jest powiedzmy dopiero co na nie wszedłem i tak jak mówię, no jeszcze mamy trzy paseczki, jeszcze tutaj coś tam chyba w pupilach dokładnie jakieś ataki porobiłem, ale generalnie nic dzisiaj jeszcze nie zrobiliśmy, także można powiedzieć, że wczorajszy dzień zakończyliśmy właśnie z 86 poziomem, klaserka mamy w tym momencie 66%, ale to może po kolei za chwilkę wam wszystko pokażę. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Mamy już tam ponad 11600 subskrypcji, chyba 11620 w tym momencie, lecimy po 12000, będzie bardzo, bardzo fajnie wbić tą liczbę dość szybko powiedzmy i też zostawcie kciuka w górę. Po co kciuka w górę? Żeby ten film pokazał się większej ilości osób. Jak jest tych kciuków w górę więcej, albo nawet kciuków w dół, bo to generalnie się liczą oceny, to film na pewno się tam pojawi na głównej stronie komuś. Gdyby było mniej, to by się nie pojawił. Także tego kciuka w górę albo w dół, obojętnie, możecie zostawić. Dobra, chyba lecimy, nie? Chyba lecimy. Na wstępie pupilki, to co odblokowaliśmy wczoraj, myślę, że wam mogę pokazać, bo pewnie was to ciekawi. No w tym momencie siorba mamy na trójeczkę, dzinkę mamy na siódemkę, więc już drugi dzień z rzędu ją karmimy. Trzy razy, no i tutaj jeszcze jeżeli chodzi o jedzonka, no to mamy jeszcze dwie cytrynki, więc no to światło zapowiada się, że będzie dość mocne. Ponik na piąteczkę, cząb na siódemkę, no i kroksik mamy na czwórkę. Nie złapałem wczoraj tylko i wyłącznie jednego pupila wieczorem, kretuna nocą w mieście Maerwyn, dlatego że po prostu nie było takiej lokacji, tam chyba no wszystko połapaliśmy, nie? Zobaczcie, tego cząpa tu złapaliśmy, kroksa złapaliśmy, także no to ten mrok prędzej czy później również złapiemy. To na szczęście nie jest pupil, którego musimy jakby złapać, w sensie którego karmimy, więc no nie śpieszy nam się z tym, nie? Prędzej czy później go złapiemy. Tutaj mamy jakąś walkę, mamy niby światło na ziemię jego. W sumie możemy spróbować, bo to nasze światło jest mocne, on też jest mocny. No dokładnie, tutaj dzinka na ponika i fajnie jakby ta dzinka jakieś krytyki porobiła, no bo wiadomo, że to jest jakby nie patrzeć zwiadowca, no ale chyba nam się niestety nie uda. No szkoda. Szkoda, że przynajmniej jeszcze jeden hitek więcej nie był krytykiem, no ale trudno. No i okej, znowu mamy jakiegoś mocnego dziewiątkę, także chyba znowu przegramy, no ale, no tak jak mówię, trudno, nie? Mamy te pety, jednak mieliśmy je w trzeci dzień, nie, w czwarty dzień, nie, w piąty nawet dzień, bo to był wtorek, w piąty dzień mieliśmy te pety, także no póki co będziemy przegrywać, ale powolutku do przodu. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jeżeli chodzi o naszą twierdzę, no to w tym momencie wczoraj wieczorem sobie wbiliśmy na, zaczęliśmy budować na poziom 10, skończy nam się budować na 10, to lecimy kopalnie na 10, no już tutaj pod kątem wiadomo pod ziemi, też tak jak wiecie wbiliśmy ten 85 poziom, więc chyba z tego co kojarzę już możemy zdropnąć grala, także też tutaj kopę głównie po to, żeby właśnie tego grala wydropić, żeby już mieć troszeczkę łatwiej w tym w zdobywaniu, w kolekcjonowaniu tych itemków w klaserze. No i dobra, i co my tutaj jeszcze więcej mamy. Na ręce to wam w sumie nie mam co pokazywać w tym momencie. Pupilki wam pokazałem. Tak jak mówię, no wszystkie środowiska, które mogłem. W sumie to jeszcze się zastanawiam, czy tego kretuna nie jesteśmy w stanie machnąć. Możemy tutaj delikatnie, o dokładnie, możemy go machnąć jednak, okej, no to git. To sobie mamy kolejne jedzonko dla siorba i zawsze troszeczkę expa nam wpadło. I tutaj resztę środowisk mamy w tym momencie dociśniętą tyle, ile możemy. Z tego co widzę, okej, lecimy dalej. Lożki zaraz przejdziemy, dzisiaj znowu będziemy klikać lożki, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Gildia w tym momencie wygląda w taki sposób. Zaraz też rankingi w sumie pokażę. 108 średni poziom, więc bardzo, bardzo wysoki. Tutaj już byliśmy wczoraj w drugiej, w pierwszej połowie, ale dzisiaj znowu widzę, że ludzie powbijali level i znowu jesteśmy troszeczkę niżej, ale to nic. I okej, procenty mamy w tym momencie po 116%, także no tak to po prostu wygląda. Rankingi, to was pewnie ciekawi. Pierwsza pozycja cały czas ten sam Berserk, Bercy Phil, 230 level. Jeżeli chodzi o magów, no to tutaj jest jakiś Jolodin, jest jakiś Grande też 128 level. Tutaj jakiś nowa Chrono też 122, no ale zobaczcie, no on jest 40, my jesteśmy tam jakoś na 70 pozycji, bo nas pozbijali, no ale i tak, no ten level to jest, po prostu wiecie, no to nie jest jakaś tam wybitna różnica, no tak naprawdę nawet byśmy mogli, wydaje mi się, że dzisiaj taki level wbić, chociaż no może troszeczkę przesadzam, ale jakbyśmy tam poklikali, to może i by się nawet udało dzisiaj taki jakiś 110 czy coś takiego.
No ale to mniejsza z tym. Dobra, więc tak wygląda ranking postaci, ten top 30. Możecie sobie zatrzymać, jeżeli macie ochotę. Dużo to w ogóle Polaków jest z tego, co widzę w tym rankingu. Jest jakiś Jacek, jest Bajojajo, więc Maniek tu widzę. Także sporo, sporo. Fajnie, fajnie, że dużo Polaków jest. Tutaj widzę, że Czechów też jest troszeczkę. Niemców, tylko jeden Niemiec, ten top 1 z tego, co widzę, więc jest okej. Dobra, jeżeli chodzi o pupile, 71. pozycja. Już tutaj zobaczcie, 123 osoby mają te pupile, więc no rośnie to, jakby nie patrzeć. No i podziemia w tym momencie mają 3 osoby. Czy ja tam dobrze... A nie, myślałem, że już mają serce na poziomie 11, a to po prostu tyle mają czci. Dobra, i czy coś więcej? Chyba wszystko, nie? Chyba wszystko wam pokazałem, co chcieliście, co było do pokazania i co powinienem wam pokazać. Lecimy do lochów, lecimy do lochów. Przede wszystkim mamy Króla Jaszczura, jest to 130 level. Patrzyłem na kalkulatorze przed odcinkiem. Mamy na niego jakoś plus, minus chyba 9%, coś takiego było, ile dobrze pamiętam. Także wydaje mi się, że tego Króla Jaszczura jeszcze pokonamy bez zmieniania czegokolwiek w ekwipunku. No dokładnie, dwa grzybki. Wczoraj co prawda na niego zużyłem troszeczkę grzybków, ale mimo wszystko zobaczcie, dwa grzybki, no i pokonany, no i wbiliśmy dzięki temu 87 level. Mamy też jakiś epik, tylko niestety bez dziury. Aha, co ciekawe, tak jak wczoraj mówiłem na odcinku, dostaliśmy klucz z misji do tego strumienia lawy i w tym strumieniu lawy pokonaliśmy czterech pierwszych przeciwników. Oczywiście to wszystko jest zapisane, na koniec dzisiejszego odcinka wam to pokażę. Dobra, teraz pojawia się problem nie mały, ponieważ mamy tutaj, zobaczcie, no mamy dwa gemy odłożone, których nie chcę za bardzo sprzedawać. Wypadałoby sprzedać chyba coś, no na przykład to, bo to akurat do kociołka chcę, no i na razie tyle, nie będziemy sprzedać więcej aniżeli jeden. Wbijemy ten 90 level, to zrobimy od razu osiągnięcie z tą bronią i od razu też ją sprzedamy, żeby mieć troszeczkę więcej miejsca. Dobra, teraz tak, tutaj mamy 136 level, tu mamy 134, czyli ten smok ciemności w teorii jest prostszy i w teorii powinien paść, tylko właśnie pytanie, chyba my go nie chcemy już tutaj klikać, tylko chcemy po prostu sobie poszukać jakiejś broni lepszej, dlatego że bronie już, zobaczcie, dają nam po 36 średnich, także no wypadałoby coś znaleźć ciekawego. Tylko teraz mówię, musimy zdecydowanie tutaj na siłę niestety, musimy zdecydowanie coś na inteligencję, chyba że jakbyśmy na HP, to w sumie nie, to nawet lepiej by była broń na HP, bo mamy ten rozkład gemów w miarę zrobiony pod broń na HP, no ale dobra, no jaka by nam nie poleciała, no to ją weźmiemy. O, na przykład zobaczcie, no to jest idealna broń, zobaczcie jaki rozrzut górny, zobaczcie inteligencja, 31 średnich, no ale niestety bez dziury, no dziury jeszcze nie zrobimy, bo jeszcze kowala nie mamy, także musimy męczyć się chcąc, nie chcąc dalej. Dobra, tu mamy na siłę, też jakaś fajna, no ale trudno. Lecimy dalej, tu mamy na zręczność, niestety plus 36, tu mamy zręczność, wytrzymałość, no szkoda, że ta broń nie dropi. Ktoś w ogóle pisał pod wczorajszym odcinkiem, że narzekałem, że tam mi poszło chyba 20 grzybów na klucza, a jemu poszło 80, no ale no co mogę powiedzieć, ja tam odpisałem, że no różnie bywa z tymi kluczami. Okej, no tu niestety na siłę i w sumie słaby ten rozrzut dość. Tutaj znowu na siłę, zobaczcie ile nam tych różdżek dropi na siłę, to też ciekawa sprawa. Okej, tu mamy inteligencję, wytrzymałość plus 31, no i tutaj totalny syf, więc szukamy dalej. Tutaj na trzy cechy, na szczęście. O kurde, zobaczcie, plus 49 średnich, no co prawda rozrzut górny jest mniejszy, ale no zobaczcie, to jest totalnie jakiś high roll, chyba największe, najlepsze rózgi jakie nam leciały, to nam chyba dawały 36 średnich, a tutaj 49, no i jeszcze, no ten rozrzut górny, nie, to nas może boleć, ale on wcale nie jest taki bardzo słabszy od naszego, no ale 50 średnich, no to bierzemy to koniecznie, to sobie zrobimy tak, to możemy w sumie na razie zostawić, bo jakby nie patrzeć, rozmontowanie u kowala chyba dzisiaj będzie nam potrzebne, w sensie 5 rozmontowań, dobrze by to już było wykorzystać, no i dobra, i lecimy do tego strumienia lawy i zobaczmy, no i zobaczcie, pierwsza próba, 2000 HP nam zostało, no i udało się pokonać 88 level, lecimy powolutku. Czyli tak, no czyli wychodzi na to, że jednak musimy to sprzedać. No lepiej już trzymać te epiki, aniżeli jakieś tam itemki do kowala, wiadomo. Wszystko to tam z czasem się wyrówna, wszystko się wyrówna, te surowce i tak dalej, więc no nie ma co się jakby przejmować. Okej, tu od razu go zapiszemy, żeby nam nie zniknął. I kogo my teraz mamy? Teraz mamy Rosiczkę Bagienną i Piekielnego Cyklopa. Czyli chyba lecimy w Rosiczkę. Rosiczka to jest mag, powinna paść dość szybko, biorąc pod uwagę, że mamy taką kozacką broń. No zobaczcie, no 33 tysiące, 30 tysięcy, dokładnie, padła. No i mamy 89 level. Teraz tak, rękawiczki sobie sprzedamy.
zapiszemy to. No z tymi magami to akurat tutaj nie ma większych problemów. Mamy okrutnego gremlina 144 level, więc już dość duży. No i mamy piekielnego cyklopa 138 level. I czy my jesteśmy jeszcze w stanie go pokonać, nie zmieniając broni? To mnie w sumie ciekawi, tak prawdę mówiąc, no ale zobaczymy. No troszkę go tu poklikamy, 115 tysięcy. No wygląda, jakbyśmy go mogli zrobić. No ta broń, tak jak mówię, ona jest z wysokiego high rollu, więc troszeczkę tutaj leveli minie, zanim będziemy ją musieli zmienić. To jest wojownik, więc no to wcale nie jest nic prostego do pokonania, nie oszukujmy się, ale jednak mimo wszystko no, troszeczkę go tu możemy popróbować. 700 tamtych tysięcy, było 150, taka chyba najlepsza próba to 150, może w sumie sobie zapiszemy jakąś taką bliższą, o na przykład coś takiego, zobaczmy jak ta walka przebiegała z ciekawości, no i wtedy będziemy mogli ocenić w miarę, czy coś tam jeszcze potrzebujemy, czy nie bardzo. No tutaj bez krytyków, cały czas on też nie wali krytyków, my cały czas bez, znowu bez. Znowu bez, zobaczcie, no i on też bez. O, i na koniec jaki potężny krytyk. No dobra, no wygląda, że dosłownie jeden krytyk więcej on by padł, nie? Więc no, no dokładnie, dobra, nie było tematu. 90 level, odblokowany kowal. No i lecimy dalej. Znowu nam tam bardzo malutko HP zostało, ale to nic, nie przejmujemy się. I mamy tego kowala. I teraz na wizji, powiedzmy, zrobimy to osiągnięcie. Pamiętamy, co mówiłem chyba we wczorajszym odcinku. Ulepsz przedmiot 10-krotnie i załóż na swoją postać. Czyli robimy to w następujący sposób. Tutaj musimy ulepszyć, możemy nawet ulepszyć razy 20, klikamy tak, no bo jak sami widzicie nie kosztuje nas to praktycznie nic, no i od razu mamy osiągnięcie bez kres możliwości, zawsze to troszeczkę statystyk, no i z powrotem wracamy na to, rozmontowanie nie możemy zrobić, ale zrobimy sobie cyk, no i przy okazji mamy dwa wolne miejsca. Dobra, ile nam bruzgi teraz dają? Minus 5 z tego, o kurde, tu w ogóle zobaczcie, to jest co prawda minus 5, ale zobaczcie jaki ma wysoki rozrzut ten górny. No ale dobra, dobra, wstrzymamy się na razie, zobaczymy jak to będzie dalej szło. Tylko teraz tak, to już mamy zapisanego tego cyklopa, czy on nam się zapisanego, okej, okay. No to jest git. Kogo my teraz mamy? Żywy jak ognia 142, ten 144, okej, okay. No to zobaczymy jak to pójdzie. To jest mag co prawda, czy on jest do zrobienia, czy może tutaj by, o 16 tysięcy, 56, no wygląda na to 45 tysięcy znowu, no wygląda na to jakby był do zrobienia, tam 48, no zobaczcie, nie idzie to już tak łatwo jak na początku szło, bo tak na początku padali praktycznie od razu, 23 tysiące, 105 tysięcy, no kurde, no to jest mag, więc jemu co chwilę będzie zostawać mało, ale grunt, żeby siadła nam jakaś próba, która by faktycznie go wykończyła. Dobra, powiedzmy, że do 300 grzybów na niego, jeżeli się nie uda, okej, okay, udało się, no to nie było tematu. Od 95 levela bodajże jest klucz, chyba na misji, wiecie co, ja szybko sprawdzę jeszcze tutaj na wizji, bo jednak, no to jest takie troszeczkę jakbym prowadził live'a, nie, mimo że wy to oglądacie jako odcinek, to troszkę jakbym prowadził live'a. Dokładnie, od 95 levela kluczyk można znaleźć kolejny na misji. Dobra, więc tak, tu sobie żywiołaka bierzemy, tutaj od razu rozmontujemy, co by nie było, byleby rozmontować. Aha, ten żywiołak zapisany i teraz mamy tego gremlina. Zobaczmy jak to wygląda z brońmi. Minus 9, tutaj plus 5. No to te bronie no, no za wiele nam nie dają. No jedyny minus to, że górny rozrzut tej broni jest słaby, tak naprawdę. No ale cała reszta jest ok. Czyli w sumie moglibyśmy poszukać czegoś z górnym rozrzutem większym. O, na przykład, dokładnie, na przykład czegoś takiego, plus minus, tylko że teraz tak, aha, tu sobie możemy w sumie już odzyskać klejnot, tak naprawdę, już mamy tą swobodę. I teraz dobrze by było wsadzić sobie za inteligencję gdzieś, bo tutaj mamy broń na inteligencję, nie? Więc teraz dobrze by było jakiś gemik słaby na inteligencję wymienić na HP, żeby ta równowaga została zachowana, powiedzmy, czyli na przykład ten wymienimy. No i okej, lecimy dalej, tu już w ogóle mam strasznie stare itemy, co niektóre, zobaczcie, że w ogóle nam znowu epiki nie lecą z tych lochów na złość, ale dobra, no na razie się skupiamy tylko i wyłącznie na broni, no i lecimy w tego okrutnego gremlina. Tak jak mówię, no górny rozrzut bardzo, bardzo duży, 44 tysiące tam było, także wydaje mi się, że on powinien nam paść. No mówię, żeby chociaż nabić ten 94 level, to by było bardzo, bardzo dobrze, dlatego, że no potem zawki byśmy ten 95 wbili, no i od razu mielibyśmy kluczyk, nie? Tylko, że no nie wiadomo, czy się uda, no to wcale nie jest takie proste. Zobaczcie, że już te lochy wcale tak łatwo nie padają. Mamy troszeczkę statystyk, co prawda, do rozdania, w sensie golda, ale chyba wolę trzymać, aż uda nam się znowu jakąś broń lepszą znaleźć.
znaleźć, nie? Coś w tym stylu, no ale kurde, zobaczcie, no on tutaj ma co chwilę 107 tysięcy teraz, 408, no różnie są te próby z tego co widzę, no rozrzut mamy bardzo, bardzo fajny, jak my w ogóle stoimy tutaj z itemami innymi, to też mnie ciekawi, zobaczcie, no rękawice by były do wymiany w sumie, tutaj te trinkety, tutaj w ogóle strasznie słabe rzeczy, nie oszukujmy się, zobaczmy czy coś nam w ogóle ciekawego poleci, możemy potkę kupić przy okazji, ale nie wiem w sumie czy ja chcę kurde to wymieniać. Dobra, no na razie popróbujemy tak. Zobaczymy jeszcze troszeczkę grzybów, zobaczymy jak to pójdzie. No jeżeli się nie uda, no to będziemy coś tam próbować innego kombinować. No ale to są takie lochy, że raczej ta zmiana broni tylko i wyłącznie powinna wystarczyć. Dokładnie, mamy 92 level. Mamy buty, o akurat buty potrzebne były na zmianę, więc super. Od razu sobie, aha, to będzie w sumie słabe, bo ja bym epic musiał stracić powiedzmy, no to dobra, to powiedzmy, że sobie wykopiemy te klejnociki, to jeszcze nie jest wcale, o i mamy przy okazji grala, to w sumie po to kopałem, także git, tego grala sobie użyjemy, mamy odblokowane, zawsze będzie prościej sobie te itemki znaleźć do tego klasera, tak jak mówiłem. Tylko ja bym chciał wykopać sobie klejnot na inteligencję. Lancelot mi nam się odblokował i mamy na inteligencję, dobra. Te buciki Cox, także bardzo, bardzo jestem ukontentowany powiedzmy. Okej, okay, i lecimy dalej. Teraz mamy wulkanicznego olbrzyma i tutaj boss to jest okrutnie jadowity gremlin. No to teraz wygląda na to, że tego olbrzyma będziemy musieli docisnąć. Też chyba powinien paść bez większych problemów. Prawdopodobnie z niego byśmy dostali 94 level. Także no byśmy mieli tak naprawdę to, co chcielibyśmy mieć. No ale okej, zobaczymy jak to nam tam pójdzie. No fajnie by było jutro menadżera areny odblokować, bo to jest jednak bardzo, bardzo ważna rzecz na nowych serwerach, żeby jak najszybciej zdobyć te maksymalne runy, no bo to jednak bardzo pomaga w lochach. Dobra, 93, no i bardzo malutko nam brakuje. Teraz tak, to możemy sobie rozmontować. Tak jak mówię, no ten menadżer areny jest bardzo potrzebny, jeżeli o to chodzi, żeby jak najszybciej tutaj go zdobyć. No wiadomo, że osoby, które już go miały tam w drugi dzień, no to będą jednak bardzo, bardzo do przodu. Powtarzam chyba bardzo, bardzo, jeżeli wam to przeszkadza, to sorki. Ale tak jak mówię, no lepiej późno go mieć niż wcale, więc tak celuję, żebyśmy go jutro już zdobyli. Ale zobaczymy jak z tym pójdzie. Okej, no mamy tego olbrzymiego smoka, to jest znowu wojownik. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rozkład statystyk na niego, to są okej, no wystarczy tutaj jakaś szczęśliwa próba i chyba z tego olbrzymiego smoka dostaniemy 95 level, albo będzie brakować bardzo, bardzo malutko. Znowu mówię bardzo, nie wiem czemu. Standardowo klikamy do 50 grzybów, jeżeli się uda to Cox, jeżeli się nie uda no to słabiutko. Potem będę jeszcze darmówkami się męczył już tutaj po odcinku, tam 278. No pierwsza próba na tego smoka bardzo była bliska, 180 tysięcy, 250 tysięcy, no kurde, musiałbym zobaczyć ile ja mam na kalkulatorze szans na niego. Tak szczerze, ale oczywiście nie chce mi się tego robić na odcinku, bo musiałbym, spróbuj ponownie, czemu spróbuj ponownie, bo musiałbym tutaj przerywać nagrywanie albo tam na odcinku to robić, no nie ma to sensu. 833, 997, 1000, w sensie milion, już nawet tutaj w milionach widzę to HP, 612 tysięcy, 910, 561, no i ostatnia próba, możemy ją w sumie obejrzeć. No tutaj krytyk z jego strony, my też jakiegoś krytyka, znowu krytyk, no to raczej nam nie siądzie, jak on tyle krytyków dał. Okej, okay, no my tutaj prawie wcale krytyków. No szkoda, że się nie udało. Ale może i tak w sumie, jakbyśmy tutaj wbili, jakbyśmy pokonali jakieś środowisko czy coś, to może i tak by się udało dzisiaj ten 95 mimo wszystko wbić. Dobra, teraz jeszcze sobie na koniec odcinka obejrzymy walki, jak to tu wyglądało wszystko. Wulkanicznego olbrzyma nie zapisałem. Ognisty skorpion, to jest walka, tak jak mówię, no odblokowaliśmy na tym 80 levelu ten kolejny loch i ja tutaj pierwszych chyba 3 albo 4 to pokonałem z marszu. Więc wyszło to naprawdę git. Teraz to wygląda w następujący sposób. Teraz mamy bazyliszka ognistego, tak jak mówię, kolejny. Bodajże poleciał mi fajny epik z któregoś z nich. Pamiętacie, że wczoraj szukaliśmy klaty zwykłej, bo jedyna rzecz jaką nie mieliśmy legendarna, to jest właśnie klata. No i w tym momencie, aha, poczekajcie, jeszcze jest jedna rzecz, o której ja bodajże zapomniałem. Wszystko mamy legendarne oprócz broni. I dokładnie, nie mieliśmy tego osiągnięcia. No to też powinienem to zrobić od razu, żeby mieć troszeczkę dodatkowych statystyk na te lochy, no ale mój błąd. W grunże wpadł legendarny konserwatysta git. Tak jak mówię, na wczorajszym odcinku szukaliśmy klaty, bo jej nie mieliśmy, mieliśmy zwykłą. No a teraz z któregoś tutaj lochu właśnie ta klata z dziurą mi poleciała, więc to jak najbardziej na plus, bo dzięki temu mogliśmy sobie ją założyć, no i mieć już legendarną, nie? Tylko nie pamiętam z czego to było. Wulkaniczny olbrzym to ostatni loch, jaki pokonaliśmy wczoraj. Już tak jak mówię, po nagraniu tego odcinka, który oglądaliście o 16:00. Tutaj 200 tysięcy jakiś krytyk, tutaj 160
68 218 no i 563, aha i dokładnie z niego mi poleciała ta klata, no tak, no bo w sumie jak on był ostatni wczoraj pokonany, no to nie ma co się dziwić, że z niego, no i zobaczcie, na trzy cechy z dziurą. Do tej pory ją trzymamy, więc jak najbardziej git. Król Jaszczur, czyli to, co już pokonaliśmy dzisiaj. Tak jak mówię, mieliśmy na niego około 9% szans, czy nawet więcej. 9% szans chyba miałem, jak miałem 85 level. No a wiadomo, że jak wbiliśmy level, no to zawsze coś tam poszło do przodu. Tu dwa krytyki potężne. No i tak to wyglądało. Teraz mamy tak, Smoka Ciemności. Ze Smokiem Ciemności wyglądało to w sposób następujący. No tutaj z tymi wojownikami te walki będą troszeczkę dłuższe, no bo wiadomo, że oni mają sporo HP. Ale okej, w sumie to musiałbym zobaczyć, czy jak tam z brońmi stoimy, no bo tak to niestety, w sensie niestety, no tak to na tym etapie działa, że tutaj głównie wymiana broni, trochę grzybów, no i te kolejne lochy padają, także no jakby mi broń dała coś tam na plus, a chyba by mi dała, bo teraz już te bronie były na równi, a wbiliśmy trochę tych leveli, no to jednak mimo wszystko tego smoka może byśmy nawet pokonali. W sumie to mogłem to zrobić zanim go zacząłem spamować, że tam sprawdzić jakąś broń. No ale mniejsza z tym, jak nie dzisiaj to jutro. Tak jak mówię, i tak jest bardzo duża szansa, że dzisiaj sobie ten 95 level wbijemy. Tak jak mówię, no mamy jeszcze 3 paski do zrobienia, więc chyba no z 3 pasków jeden level dostaniemy, nie? Troszeczkę ponad jeden level i będziemy mogli, o zobaczcie, 51 HP i będziemy mogli ten klucz sobie dostać. Żywioł jak ognia, czyli kolejny mag. Zobaczmy jak to tu wyglądało. No na razie ten mag nie jest wcale taki, można powiedzieć, fun to watch, nazwijmy to, dlatego że zobaczcie, no my tutaj szans na krytyka mamy bardzo malutko, no i zobaczcie, że te krytyki wchodzą bardzo, bardzo rzadko. Jak już będziemy mieli te 50% szans, ja już to cały czas powtarzam, jak będą te same czarne gemy, potem same pomarańczowe, no to jednak no te buły będą siadały konkretne, będzie mocny ten mag. O, tutaj znowu 1600 HP i te zacięłem się, i tutaj te buciki dostaliśmy, które sobie założyliśmy. No i ostatni na dzisiaj wulkaniczny olbrzym 10.50, jak widzicie. To wtedy na pewno ten mag będzie bardzo fajny do oglądania w tych lochach, no bo jednak będą lochy się opierać na tym, żebyśmy jako mag dali same mocne krytyki i wtedy te lochy będą kładzione, w sensie no będą się kładły po prostu. Także no trzeba przetrwać ten early game. Ten early game dla wielu osób ciekawy, dla mnie na przykład bardzo nudny, ja strasznie nie lubię early game'u. Ja lubię tak gdzieś chyba 350+, tak szczerze, to jest taki mój, dla mnie najfajniejszy etap w tej grze, i oczywiście w górę, nie? Im dalej, tym mi się gra przyjemniej, tak jakby, nie wiem czemu, ale po prostu tak jest, więc no jakby ten early game trzeba jakoś przetrwać. Dobra, to by było na tyle, 22 minuty, wydaje mi się, że ok. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o kciuku w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów i wbijajcie na Twitcha, wszystko jest w przypiętym komentarzu, wszystko jest w opisie, i chyba tyle, nie? Chyba tyle zrobiliśmy w dzisiejszym odcinku. Tak jak mówię, może jak ten klucz poleci, to coś tam jeszcze wbijemy dzisiaj. Jak to w tym momencie wygląda? O Jezu, cały czas nie jesteśmy nawet w pierwszej, tutaj w górnej połowie. No ale trudno, no jeszcze tutaj coś powbijamy może. Okej, tyle chyba. Także ja Wam dziękuję za oglądanie, dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i cześć.